Absolutorium za rok 2017 otrzymał Czesław Rękiewicz, prezydent Suwałk. Za głosowała większość radnych Rady Miejskiej. Myślę, że miasto idzie w dobrym kierunku, rozwija się. Dostrzegają to również radni Rady Miejskiej i stąd taki werdykt, taka decyzja. Realizacja budżetu za ubiegły rok została oceniona pozytywnie przez Komisję Merytoryczną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Budżet za ubiegły rok to 392 miliony złotych dochodów 395 milionów złotych wydatków oraz inwestycje warte ponad 45 milionów złotych. Głównie nie to były inwestycje drogowe. Przypomnę ulicy Staniszewskiego została wykonana w ubiegłym roku ulica Północna z kolejowo, no i chociażby na osiedlu kamena dużo się działo. Tych robót było prowadzonych dużo i rozpoczęliśmy również te takie duże inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Środków Unii Europejskiej. Co warte podkreślenia dochody miasta Suwałk co roku rosną. Tylko z tytułu wzrostu udziału w podatkach PIT CIT przybyło nam prawie 5 milionów złotych, również dochody z tytułu podatku nieruchomości lekko wzrastają, bo coraz więcej obiektów przemysłowych między innymi powstaje w naszym mieście. Prezydent przy okazji udzielenia absolutorium dziękował swoim współpracownikom i radnym Rady Miejskiej. Za to, że moje te propozycje w ubiegłym roku, które przedkładałem na każdej sesji Rady Miejskiej dotyczące zmian w budżecie miasta były aprobowane, były akceptowane. No i oczywiście tutaj na wykonanie budżetu to składa się praca wielu, wielu ludzi i tutaj w ratuszu na czele z Panem Skarbnikiem, ale również i w naszych miejskich jednostkach. Modernizacji doczeka się system oświetlenia ulicznego w suwałkach. Projekt dotyczy wymiany ponad 2200 sztuk opraw na światło LEDowe. To jedna trzecia wszystkich opraw oświetleniowych w mieście, z których 1300 jest już wymienionych. Inwestycja pochłonie prawie 3 miliony złotych. 65% tej kwoty. Miasto Suwałki pozyskało z Unii Europejskiej. Będziemy sukcesywnie własnymi siłami, czyli siłami tutaj zarządu Druki Zieleni, w tym roku i w przyszłym roku zmieniali te lampy uliczne w ilości 2225 lamp za te środki, które o czym maliśmy z tego projektu uda nam się zmienić, to będziemy mieli wtedy ponad 50% już ledów zainstalowanych na suwalskich ulicach. Modernizacja wpłynie na efektywność energetyczną oświetlenia ulicznego w Suwałkach. Stare oprawy generują zwiększone zapotrzebowanie na energię, przyczyniają się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i podnoszą koszt utrzymania oświetlenia. Wszystko wskazuje na to, że od grudnia tego roku ciężarówki ominą Suwałki i pojadą obwodnicą miasta. Świadczy o tym zaawansowanie prac budowlanych przy inwestycji. Firma Budimex obwodnicę Suwałk buduje już 78 tygodni a prace są zaawansowane w 76%. Spodziewamy się, że w końcówce roku tiry pojadą już właśnie nie ulicą Utrata i Płaskiego, tylko nic miasta widzimy, że niektóre obiekty te wiaduktowe są przygotowane. Prawdopodobnie pierwszym z obiektów, po którym pojadą kierowcy będzie wiadukt na ulicy Reja w kierunku Jeleniewa. Warstwa bitumiczna asfaltu została położona yy, na wjeździe właśnie na ten wiadukt i, i myślę, że to będzie pierwsze miejsce, gdzie pojedziemy prosto starą ulicą Reja, tylko ona będzie podniesiona, a dołem właśnie będzie przebiegała ulica naszego miasta. Najmniej zaawansowane prace są między rzeką Czarna Hańcza a miejscowością Bród Stary. Tam chyba były jakieś problemy związane z uzyskaniem dyspozycji terenowej, tam były odwołania i tak dalej, ale wszystko to już jest zakończone i mam nadzieję, że teraz te prace będą przebiegały i ten stracony czas będzie nadrabiany. Po przekierowaniu ciężarówek na obwodnicę Suwałk miasto chce pilnie wyremontować ulicę Utrata, która jest bardzo zniszczona.